Radio Plus Gryfice. Zmagasz się z nadwagą? Chorujesz na otyłość? A może zwyczajnie szukasz pomocy i ratunku? Na antenie Radia Plus Gryfice będę rozmawiał o chirurgicznym leczeniu otyłości. Moimi gośćmi będą lekarze, psycholodzy, dietetycy oraz my sami, pacjenci bariatryczni. Chirurgiczne leczenie otyłości? To działa! Audycji lokalnie możecie wysłuchać na antenie Radia Plus Gryfice w całej Polsce poprzez streaming internetowy radia oraz odnajdziecie ją również na profilu facebookowym Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pacjentów Bariatrycznych CHLO, które współtworzy audycję. Serdecznie zapraszam. Ja jestem CHLO. A ty? Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym programie z cyklu Halo Chlo. Dziś będzie zupełnie inaczej. Do programu bowiem nie zaprosiłem ani psychologa, ani dietetyka, ani tym bardziej chirurga. Dziś po raz pierwszy moim gościem w programie jest fizjoterapeuta, pan Marcin Mrukowski, z którym rozmawiałem o tym, jak ważną rolę może odgrywać fizjoterapeuta. Zmagasz się z nadwagą? Chorujesz na otyłość? A może zwyczajnie szukasz pomocy i ratunku? Na antenie Radia Plus Gryfice będę rozmawiał o chirurgicznym leczeniu otyłości. Moimi gośćmi będą lekarze, psycholodzy, dietetycy oraz my sami, pacjenci bariatryczni. Chirurgiczne leczenie otyłości? To działa! Audycji lokalnie możecie wysłuchać na antenie Radia Plus Gryfice w całej Polsce poprzez streaming internetowy radia oraz odnajdziecie ją również na profilu facebookowym Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pacjentów Bariatrycznych CHLO, które współtworzy audycję. Serdecznie zapraszam. Ja jestem CHLO. A ty? W dzisiejszym programie Halo Chlo moim gościem będzie trener personalny, pan Marcin Mrukowski. Witam bardzo serdecznie, panie Marcinie. Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony mówi Marcin Mrukowski. Czym zajmuje się trener personalny? Trener personalny to jest osoba, która ma indywidualne podejście do osoby, która chce zacząć trenować. Chce zmienić swój styl życia. A jakby w klubach fitness często spotykamy się z takim zróżnicowanym nazewnictwem, które może częściowo wprowadzać w błąd osoby, które zaczynają trenować lub nigdy nie miały styczności ani z fitnessem, ani ze sportem. Mamy instruktorów, mamy trenerów personalnych, mamy fizjoterapeutów, mamy trenerów przygotowania motorycznego i jakby w tym gąszczu nazewnictwa trudno czasami się jest odnaleźć. I przechodząc do klubu fitness, spotykamy się z reguły z dwoma osobami, z którymi możemy mieć kontakt. To jest z instruktorem albo właśnie z trenerem personalnym. I różnica między nimi najczęściej jest taka, że instruktor to jest osoba, która prowadzi zajęcia grupowe, a trener personalny to jest ta osoba, która ma indywidualny kontakt z daną osobą, która przychodzi do klubu fitness i również indywidualne podejście do niej. Najczęściej powinno być ono długoterminowe. To tak ogólnie rzecz biorąc jest to najczęściej specjalista, który zajmuje się właśnie przygotowaniem takiej osoby do zmiany stylu życia. To, co przechodzimy na stole operacyjnym, to, co się z nami dzieje, z naszym ciałem, to dopiero początek długiej drogi, a w tej drodze niewątpliwie trener personalny jest bardzo ważną osobą. Pana zdaniem trener personalny to jest człowiek, który może pomóc osobie otyłej w przygotowaniu do operacji, bądź w tym czasie już po operacji? Jak może być ważny? To znaczy z mojego doświadczenia wynika, że jest to istotne w procesie przygotowania, jakby kiedy osoba jest zdecydowana na zabieg bariatryczny, a takie osoby też miały pod swoją opieką. Przede wszystkim pełni ona funkcję w tym momencie takiego przygotowania trochę do operacji bariatrycznej, do tego, żeby ta osoba trochę, tak kolokwialnie mówiąc, zrzuciła tą nadmierną masę ciała i była lepiej przygotowana, i ciało było lepiej przygotowane do zabiegu bariatrycznego, który, jakby nie oszukujmy się, jest bardzo inwazyjnym i dużym zabiegiem. To w tym sensie takim krótkoterminowym trener personalny może bardzo pomóc.
Natomiast w sensie długoterminowym, czyli po zabiegu bariatrycznym, to już jest jakby praca z taką osobą i wyznaczenie i przedstawienie informacji takiej osobie po zabiegu bariatrycznym, jak ważny jest trening oraz jak istotny jest ruch w życiu każdego człowieka. Panie Marcinie, ma pan też swoje takie prywatne doświadczenia związane, no nie powiem, że z otyłością, ale z gubieniem wagi, z no, nadmiernymi kilogramami, które, no, jak wychodzi na to, dotykają także trenerów personalnych. Jasne, no ja akurat wtedy to jakby może nie jest stricte czas, w którym się jestem trenerem, to jest okres taki, powiedzmy, no gdzieś tam adolescencji, dorastania. Zmagałem się z nadmierną masą ciała. Nie miałem ogromnej otyłości, nie miałem tak dużego bardzo problemu. Natomiast to ten problem nie tylko dotyczył mnie, ale dotyczy też całej mojej rodziny. Moja siostra jest na przykład po zabiegu bariatrycznym. Mój wujek teraz się przygotowuje do takiego zabiegu, więc to jakby mam jakby wgląd w osoby i wiem jakby z kim pracuję. Wiem, z jakimi problemami mogą się borykać osoby otyłe. Sam też przechodzę przez taki problem związany ze sposobami, ze zmianą sposobu żywienia, z treningiem. Cały czas pracuję nad sobą. To nie jest tak, że to jest coś dane i to jest, tylko po prostu należy nad sobą po prostu pracować. No. Pomaga to panu w kontaktach z osobami otyłymi, które trafiają do pana z prośbą o pomoc? Tak, pomaga mi to na takim poziomie empatii. Bardzo jest to istotne, ale też pomaga mi wyjaśnić tym osobom i wyznaczyć im granice, ale nie w takim złym sensie, tylko w dobrym. To, żeby oczekiwania takich osób były adekwatne do tego, co ja mogę im dać. Bo często wyobrażenie osoby, która nigdy nie trenowała i całe życie zmagała się z nadmierną wagą, to kiedy ona słyszy słowo trener personalny, to ona już budzi to w niej lęk, że ona dostanie zaraz sztangę i będzie tutaj nie wiadomo co robić, że ja będę nie wiadomo jak wymagający. I też tak niestety social media nie pomagają tutaj, nie pomaga też telewizja, bo mnóstwo było programów związanych z otyłością. Nie wiem, czy tutaj słuchacze kojarzą takie programy związane z właśnie osobami otyłymi. Był czarnoskóry mężczyzna, który gdzieś tam krzyczał mocno na nich i pokazywane były spektakularne zmiany tych osób, natomiast nikt później nie widział tych osób po zakończeniu takiego programu. Większość z nich wracała niestety do wagi wyjściowej. Jakby to jest nieskuteczne. Skuteczne natomiast w treningu jest takie długoterminowe i spokojne podejście, a zrównoważone, zarówno jeśli chodzi właśnie o zmianę sposobu stylu życia, jeśli chodzi o ruch, ale też i oczywiście jeśli chodzi o żywienie. A to jest bardzo złożony proces, to nie jest proste. To nie ma prostych odpowiedzi tutaj. Mhm. Zaufanie na pewno w jakiś sposób pomaga także złapać ten kontakt bardzo indywidualny z osobą, która trafi do pana, bo w końcu no to właśnie chyba zaufanie na początku jest bardzo ważne, zbudowanie go. Tak, to jest bardzo ważna rzecz i w pracy z takimi osobami ja nigdy nie mógłbym na przykład w klubie fitness czy indywidualnym podejściu mieć dużo osób pod sobą. Właśnie z tego względu. Jakby praca z osobą otyłą jest kompletnie inna niż w przypadku osoby, która tego problemu nie ma. Kiedy która po prostu chce poruszać się, trochę zmienić swoją sylwetkę. Tutaj jakby poziom i zarówno jeśli chodzi o sam trening, jak i podejście do takiej osoby wymaga ode mnie i wymagało większego nakładu pracy, bez dwóch zdań. Z jednej strony jest pan trenerem personalnym, ale także zajmuje się pan również przygotowaniem osób, które chciałyby w przyszłości zostać trenerami. W takim razie, panie Marcinie, jak wybrać takiego dobrego trenera? No bo to też może być trudne, biorąc pod uwagę, że jednak no, nie ma chyba miasta w naszym kraju, gdzie nie pojawi się jakiś klub fitness, w którym pojawi się człowiek, który mówi o sobie, jestem trenerem personalnym bądź instruktorem. Czy są jakieś reguły czy rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę, wybierając taką osobę do pracy z sobą? No to jest bardzo, bardzo dobre pytanie, panie redaktorze. Ostatnimi czasy social media,
I ja w tym jako osoba, która też przygotowuje trenerów szkoli ich, pracuję od kilku lat jakby w dziedzinie szkoleń. Jestem jedną, nie mówię tego dlatego, że jestem jakiś bardzo super, ale jestem jedną z nielicznych osób w Polsce, która właśnie zajmuje się tematem otyłości i pracuje i ma kontakt na przykład z bariatrami i z psychoterapeutą i jakby pracujemy w takim tandemie, w takim profesjonalnych standardach leczenia otyłości. To w przypadku trenerów personalnych w klubach fitness i podejściu ich do osób otyłych, to niestety jest to wciąż temat niszowy. Co nie oznacza, że nie można mieć dobrego trenera personalnego. Przede wszystkim nie należy tutaj, z mojej strony, nie należy do końca sugerować się, no jakby tak prozaicznie, jakimś mega dobrym wyglądem. Przede wszystkim należy sugerować się merytorycznie, no co taka osoba merytorycznie ma do zaoferowania. Moim zdaniem najlepiej przygotowane osoby do pracy z osobami otyłymi to są fizjoterapeuci. Natomiast tutaj nawet oni nie wiedzą, jak pracować z takimi osobami ze względu na to, na aspekty te psychologiczne, o których mówiłem, jakby wejście w skórę tej osoby, to jest problemem. Natomiast przede wszystkim należy skupić się na merytorycznej kwestii związanej z trenerem, na jego doświadczeniu, na pracy wieloletniej z klientami. To są takie rzeczy, o których bym wymienił, na opiniach takiej osoby. I naprawdę tutaj jakby złotym środkiem, nie, jakby to, co musi przekazać osobom, które słuchają w tej chwili, to żeby nie bać się zmieniać takiego trenera, jeśli nie do końca odpowiada styl pracy takiej osoby. Jeśli czujecie Państwo, że w klubie fitness te ćwiczenia są za trudne, zbyt angażujące, jeśli czujecie się źle, to należy po prostu albo porozmawiać z trenerem, albo po prostu zmienić trenera. To jest nic złego. Także ja na przykład w swojej praktyce miałem dobre doświadczenia z klientami otyłymi, ale też byli tacy, których sam polecałem innego trenera, bo miało na przykład inny temperament, w inny sposób chciała ta osoba ćwiczyć. Także to nie jest nic złego i należy po prostu dostosować taką osobę do swoich preferencji, ale kierować się przede wszystkim merytoryką takiej osoby. Zmagasz się z nadwagą? Chorujesz na otyłość? A może zwyczajnie szukasz pomocy i ratunku? Na antenie Radia Plus Gryfice będę rozmawiał o chirurgicznym leczeniu otyłości. Moimi gośćmi będą lekarze, psycholodzy, dietetycy oraz my sami, pacjenci bariatryczni. Chirurgiczne leczenie otyłości? To działa! Audycji lokalnie możecie wysłuchać na antenie Radia Plus Gryfice w całej Polsce poprzez streaming internetowy radia oraz odnajdziecie ją również na profilu facebookowym Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pacjentów Bariatrycznych CHLO, które współtworzy audycję. Serdecznie zapraszam. Ja jestem CHLO. A ty? Radio Plus Gryfice. Radio Plus.